Pamiętamy, że zwłaszcza w ostatnich dniach prorok mówił o przyszłości. Prorok zapowiadał lepszą przyszłość. Często ta przyszłość była malowana w barwach urodzajów, piękna, wolności, ojczyzny. Wiemy, że te zapowiedzi trzeba było przyjmować z pewnym przewyższeniem, że chodzi o coś więcej, że chodzi o prawdziwą ojczyznę, że chodzi o prawdziwe wyzwolenie z tego, co człowieka przygnębia. Chodzi o obfitość, obfitość zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dzisiejszy fragment, który mogliśmy słyszeć w Kościele, bardzo wyraźnie mówi o ocaleniu, zbawieniu w znaczeniu religijnym. Już samo to, że tak jak w kilku innych miejscach u proroka Izajasza pojawia się tytuł Odkupiciel. Bóg sam siebie tak nazywa. Przynajmniej 4, może 5 razy co najmniej w proroku Izajaszu. To jest zapowiedź odkupienia, wybawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli Bóg w tym dzisiejszym przemówieniu proroka tak się określa, wybawiciel, to też wybawienie już nie będzie w barwach przyrody, wolności narodowej, ojczyzny, ale bardzo konkretne w życiu religijnym, w relacji do Boga, w zachowywaniu Jego przykazań. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja jestem Pan, Twój Bóg, pouczający Cię o tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój Twój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek i jak jego ziarnka Twoje latorośle. Znowu piękne obrazy przyrody, świata, ale po to, żeby pokazać, jak bardzo ten pokój Boży, w którym zawarte jest wszystko, będzie udziałem tego, kto zachowuje Boże przykazanie. Zobaczmy, że ten Bóg, wyzwoliciel, wybawca, odwołuje się do tych słów, które wypowiedział Bóg, dając dekalog. Ja jestem Pan, Twój Bóg, pouczający się o tym, co pożyteczne. Dzisiejsze spojrzenie proroka także dotyka przeszłości. Gdyby nie było zapominania o Bożym przymierzu, gdyby nie było zapominaniu o prawie, gdyby było to prawo zachowywane, to nie byłoby potrzeba wybawiać. A przecież Bóg jest po to, aby wybawiać i z tego, co jest przemijające, z chwilowych nieszczęść, trudności człowieka, ze zniewolenia takie, które się zaczyna i kończy, ale Bóg jest także wybawicielem od tego, co śmiertelne, co wieczne. Wybawia nas ze śmierci wiecznej do życia wiecznego. Dziękujemy Mu za to, że On jest tym, który nas wybawia ze wszystkiego, w każdym czasie i z każdej opresji. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą.